Nieruchomości w Polsce aktywnie rozwija się od 25 lat, czyli tyle, ile mamy gospodarkę rynkową w Polsce. I dzieli się na rynek nieruchomości komercyjnych i nieruchomości mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, to mamy na myśli biura, centra handlowe, powierzchnie magazynowe, hotele. Mieszkaniówka to są mieszkania o różnego typu segmentach. Można powiedzieć, że zeszły rok był bardzo dobry dla rynku nieruchomości komercyjnych. Zawarto, żeby powiedzieć, rekordową liczbę transakcji, ponad 3 miliarda euro. Jest to wynik nie tak dobry jak 2006, czyli sprzed kryzysu, ale pokazuje, że już z kryzysu wychodzimy, o ile już nie wyszliśmy. Najwięcej budynków powstaje w Warszawie, też Warszawa jest jakby największym rynkiem. Na ogół to jest 3/4 podaży w porównaniu z innymi rynkami. Jeżeli chodzi o biura, to najwięcej biur powstaje właśnie w Warszawie, również w Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście. Jeżeli chodzi o sektor handlowy, to powiedziałabym, że po równi się rozwijają, jeżeli chodzi o największych 8 miast. Także i też się budują w Warszawie i w miastach regionalnych, ponieważ tam też jest również popyt. Największe nasycenie powierzchnią handlową to jest rejon Poznania, rejon Wrocławia, najniższy Śląsk, czyli jest tam miejsce na kolejne dobre obiekty handlowe. Rejon Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, to zdecydowanie Polska tutaj dominuje. Poziom transakcji w Czechach, czy chociażby w Turcji, to też duże rynki, to jest, powiedziałabym, 1/3 tego, co się dzieje w Polsce. Czyli Polska jest wybierana przez inwestorów naszej części Europy jako rynek do lokowania kapitału. Jeżeli chodzi o Polskę na tle krajów zachodnich, to jest to, powiedziałabym, kilkanaście w zasadzie krotnie mniej transakcji. Mówimy tutaj o rynkach typu na przykład niemieckich, angielskich, to jest to kilkadziesiąt miliardów euro, a nie kilka, tak jak w przypadku Polski. Także potencjał jest bardzo duży dla naszego rynku. Również jeżeli chodzi o ceny, ceny też są wyższe w Europie Zachodniej. My jesteśmy najdroższym rynkiem, jeżeli chodzi o naszą część Europy, natomiast tutaj potencjał wzrostu też istnieje, zwłaszcza jeżeli chodzi o segment mieszkaniowy. Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem do inwestowania i przewidują wzrost wolumenu transakcji w 2014 roku. Zmiany w podatkach. Jakie będą miały wpływ na polski rynek nieruchomości? Przede wszystkim zmienią się zasady podatkowego traktowania finansowania na rynku nieruchomości, co wpłynie na to, że inwestorzy w większym stopniu będą finansować nieruchomości kapitałem, a w mniejszym stopniu długiem. Czyli ich wkład, ich środki własne będą w większym stopniu wkładane do Polski w postaci kapitału, w mniejszym stopniu w postaci długu. Zamierzeniem tych zmian jest to, żeby skorzystał budżet, prawda, żeby więcej podatków wpływało do budżetu państwa. Na pewno zmiany te dostosowują troszeczkę kształt polskiego systemu podatkowego do już systemów rozwiniętych, takich, które są w krajach zachodnich. Natomiast to, jaki skutek te zmiany przyniosą tak naprawdę, to myślę, że dopiero zobaczymy w praktyce. Liczby pokazują, że wychodzimy z tego kryzysu, ponieważ wielkość transakcji wzrasta. Tak samo, jeżeli chodzi o sektor mieszkaniowy, ostatni kwartał zeszłego roku pokazał wzrost sprzedaży mieszkań. Oczywiście były to i czynniki ekonomiczne, i czynniki rynkowe, ponieważ też kończyła się w związku z wejściem w życie rekomendacji jest od początku roku możliwość finansowania w 100%. To też miało wpływ na to, że zwiększyła się liczba kupowanych mieszkań.